Cześć! Kontynuuję dzisiaj opis ras zamieszkujących 8 krain uniwersum Age of Sigmar. I tak jak ostatnio opowiadałem o Dwardinach, a jeszcze wcześniej o ludziach, to dzisiaj postanowiłem opowiedzieć o rasie, która ma znacznie prostsze i ciut prymitywniejsze cele swojego istnienia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zielonoskórych, których najliczniejszym przedstawicielem są oruki. Oruki to dalecy potomkowie orków z uniwersum Warhammer Fantasy, czyli ze Starego Świata. Nie znamy innych przedstawicieli zielonoskórych póki co niż oruki. Natomiast ci są dla mieszkańców 8 krain synonimem hord, które szaleją w krainach śmiertelników, niszcząc totalnie wszystko na swojej drodze. Zielonoskórzy to brutalni i przebiegli wojownicy, którzy nie są szczęśliwi, dopóki nie biorą udziału w bitwie. Ich ulubionym zajęciem jest niszczenie królestw i obalanie imperiów oraz wybijanie doszczętnie całych ras. I generalnie cieszenie się anarchią bitwy. Oruki, w przeciwieństwie do opisanych przeze mnie wcześniej ludzi czy dwardinów, nie mają ochoty budować cywilizacji ani stawiać jakichkolwiek imperiów, a ich sposobem na życie jest zamieszkiwanie ruin królestw swoich ofiar, dopóki nie ruszą dalej w swoje wielkie ła i nie znajdą nowych. Generalnie w znacznej mierze fizycznie rasa ta nie zmieniła się zbyt wiele od Warhammer Fantasy, od swoich protoplastów z Starego Świata, zwanych jeszcze orkami. Nadal to zielonoskóre, takie masywne postacie, większe od człowieka, z szerokimi szczękami i z wielkimi zębiskami, które wystają z tych szerokich szczęk. Generalnie oruki walczą całe swoje życie i z wszystkimi. I to nie z jakichś powodów typu, że muszą przetrwać, chociaż te są oczywiste, ale orukom sprawia radość sama bitwa oraz zdobywanie dominacji nad innymi zielonoskórymi i innymi rasami oraz zdobywanie terytorium. Dodatkowo oruki rosną za każdym razem, gdy walczą. Podobnie jak cała reszta zielonoskórych, o których jeszcze nie wiemy, jak wyglądają, ale generalnie zapisane jest w battletomach i tak dalej, że zielonoskórzy rosną tym więcej, im więcej czasu spędzają na walce. Szanują przede wszystkim siłę i tylko najsilniejsi mogą zostać ich przywódcami, co ze względu na ich rozmiar i sposób, w jaki skorzystają ze swojego rozmiaru, doprowadziło do tego, że to oruki z plemion Iron Jazz aktualnie są przywódcami całej rasy zielonoskórych. Im więcej zielonoskórych walczy, tym większe ła wywołują i czasami do zielonoskórych dołączają nawet tak inne rasy, które nie wyznają porządku, tylko wyznają wartości destrukcyjne, takie jak ogory, trogoty i aleguzery. Orukowie czczą wiele bóstw, ale wszystkie praktycznie te bóstwa to w ten czy inny sposób różne oblicza Gorka Morki, wszechmocnego bóstwa zielonoskórych, który jest jednym bogiem w dwóch oddzielnych formach, Gorka i Morka, ale do tego przejdziemy później. Jak sobie wyobrazić bycie orukiem? No ciężko jest sobie to wyobrazić, biorąc pod uwagę, jak wygląda ich biologiczna reprodukcja. Od tego zacznijmy. Nie rozmnażają się w sposób taki, jaki my możemy sobie wyobrażać, że mogłyby się oruki rozmnażać. Uważa się, że oruki rozmnażają się przez rozpadanie się po śmierci w galaretkę z grzybów. Te grzyby potem wchłaniane są głęboko w glebę i tworzą dziwne woreczki jajowe, które pobierają składniki odżywcze z tej gleby. Zanim później z tych dziwnych jajeczek zaczynają wykluwać się ząbkowate proto-oruki znane jako Youths. Później te małe Youths, czyli proto-oruki, malutkie, ale już uzębione, dalej pobierają energię z ziemi i te składniki odżywcze, by koniec końców już, gdy jest, jak to mówią ludzie z Azyru, za późno, zacząć wychodzić masami z jaskiń i gdy już takie oruki zostaną zauważone
wychodząc z jakichś jaskiń w górach w danej krainie czy w danym królestwie, to już królestwo czy dane imperium wie, że ma wielki, wielki problem. Generalnie to, jaki rodzaj zielonoskórych zaatakuje dane imperium, to już jest dla broniących się bez najmniejszego znaczenia, no bo oni muszą się bronić. Natomiast zielonoskórzy dzielą się póki co na dwie główne frakcje. Bonespitters i Iron Jaws. O Iron Jaws wspomniałem wcześniej i opowiemy sobie o nich trochę później, bo teraz chciałbym opowiedzieć o dzikich orukach. O właśnie Bonespitterach. To są dzikie bandy, które oszalały przez dudniącą moc Gorka Morki w ich głowach. Są prowadzeni przez szamanów, o których wierzy się, że rozmawiają bezpośrednio z ich bogiem. I generalnie Bonespitters łączą się w prymitywne klany, przypominające grupy bardzo, bardzo, bardzo prymitywnych ludzi, tylko o wiele bardziej wściekłe i uważające, że Gorka Morka mieszka w każdym zwierzęciu zamieszkującym krainę śmiertelników i trzeba na te zwierzęta polować, by odzyskiwać z tych zwierząt i wielkich bestii, bo im większe zwierzę, tym większe kości, im większe kości, tym więcej w tym zwierzęciu czy w tej bestii esencji Gorka Morki, bo tak właśnie w to wierzą Bonespittersi, że kości zwierząt i bestii to esencja Gorka Morki, którą potem mogą wykorzystać do tego, by jeszcze bardziej w tym dzikim transie wojny w imieniu Gorka Morki, bez jakiejkolwiek taktyki, ani bez jakiejkolwiek pomyślunku, bezmyślnie atakować. I to jest w sumie dla broniących się, jeżeli atakują ich Bonespittersi, najniebezpieczniejsze, że Bonespittersi nie mają jakichkolwiek taktyk, nie mają, są totalnie nieprzewidywalni i przez to bardzo trudni do pokonania w walce. Do tego są tak samo wytrzymali jak wszystkie inne zielonoskóre i jednomyślni w tym, że jedyne co ich interesuje to zdobywanie kości i polowanie. Bonespitters czczą Gorka Morkę jako władcę wszystkich stworzeń w krainach śmiertelnych. Wierzą, że Gorka Morka żyje we wszystkim co pływa, pełza, lata i oddycha. I dla nich Gorka Morka jest pierwotnym panem łowów, który błogosławi swoich wyznawców totalnie dzikim szaleństwem i pozbawieniem ich jakiejkolwiek jaźni. Dziki duch Gorka Morka wypełnia umysły wszystkich oruków, a ten jego duch o wiele bardziej nasila się i o wiele bardziej gromadzi się w dużej liczbie w momencie, gdy oruki zbierają się w większe kupy. Gdy jest ich coraz więcej w jednym miejscu, zielonoskórych, czyni ich to jeszcze bardziej dzikimi niż normalnie. A jeżeli chodzi o Bonespittersów, to Ła w ich wypadku nigdy nie opada. Ła to moc, która charakteryzuje się zieloną energią i obawiają się jej wszyscy, którzy stają w obliczu zielonoskórych. Ła jest manią i dzikim szałem wojny, którego energia prowadzi Bonespitters, a ich szamanom i ich czarownikom daje nadludzkie zaklęcia, które mogą potem w imieniu destrukcji ciosać na polu bitwy. Kiedy inne oruki wpadają w Ła tylko na chwilę i zwykle jest to coś, o co ten oruk musi walczyć, dopiero w szale bitwy wpada w Ła, to Bonespitters nieustannie czują, jak brzęczy Ła w ich kościach. Dla nich Ła to sposób na życie, a całe ich klany skupiają się na oddawaniu czci swojej energii. Bonespitters wierzą, że Ła to żywa istota złożona z bestii, które można schwytać i zamknąć właśnie dzięki wyrwaniu ich z połamanych kości swoich przeciwników. Używają potem tych kości do walki i do lekkich pancerzy, jakie na sobie zakładają, oraz dzięki proszkom z tych kości tatuują sobie prymitywne tatuaże na swoich gołych ciałach. Bonespitters wierzą, że każde z królestw śmiertelników ma swoją własną duszę, podobnie jak te z wielkich bestii, na które Bonespitters polują. Żadnych dwóch szamanów nie zgadza się dokładnie co do natury tych wielkich bestii, które zamieszkują każdą z krain śmiertelników i istnieje wiele różnych interpretacji tego, czym jest taki duch świata każdego królestwa,
ale gdzieś tam każdy klan ma swoją interpretację i reprezentuje w swoich totemach krainę, z której pochodzi, ponieważ wierzy, że każda z tych krain ma swoją reprezentację w jakiejś wielkiej bestii, którą trzeba koniec końców upolować. I tak różne plemiona wierzą w różne historie na temat różnych krain. Plemiona Sakushi wierzą na przykład, że ogromna larwa zwana Raka Narak jest światowym duchem Akuszy i tak dalej. Wszystka, każda z krain w wierzeniach tych prymitywnych klanów Bone Splitters właśnie ma swojego ducha, którego koniec końców Bone Splittersi z tej krainy, no i nie tylko, prowadzeni przez swoich proroków z tymi dzikimi prymitywnymi narzędziami jako broniami, ruszają zawsze, żeby zabić taką bestię. To jest ich cel ostateczny. Co ciekawe, do Bone Splittersów nie dołącza się jako zielonoskóry per se. To nie jest tak, że jakiś zielonoskóry pewnego dnia uznaje, że on chce dołączyć do takiego jednego z najdzikszych klanów Bone Splittersów, czyli inaczej po polsku by to tłumaczyć łamaczy kości. Ani nie jest też tak, że się rodzi w takim klanie, że te klany mają jakąś strukturę, ani nie rodzi się w takim klanie zielonoskóry, bo tak jak wspomniałem wcześniej, zielonoskórzy w ogóle nie mają jakichkolwiek struktur rodzinnych ani nic takiego, ponieważ rodzą się z ziemi i od razu jedyne co ich interesuje to wojna. Jak dostać się do Bone Splitters? No nie, jest to dość ciekawa historia, żeby każdy z tych Bone Splittersów to oruk, którego inne oruki uznały, że no przesadza. Generalnie zawsze, gdy oruki znajdują się w wielkich liczbach, zaczyna w nich wstępować duch Gorka Morki i wpadają w wielkie ła. Czasami jednak taki zielonoskóry, który wpadnie w wielkie ła, po prostu nie przestaje wychodzić z tego ła. Duch Gorka Morki w teorii go nie opuszcza. To doprowadza oruka do szału, gdyż energia Boga grzechota wokół jego czaszki i on generalnie rzecz biorąc cały czas jest w stanie permanentnej wścieklizny. No, inni orukowie uważają tych maniakalnych chłopców za dziwnych i niepokojących, ponieważ zawsze mówią do siebie albo, jak to jest napisane w Battle Tomie, uderzają innych orków kamieniami, ponieważ twierdzą, że widzą w nich twarz Gorki. No i właśnie z czasem albo odchodzą, albo zostają brutalnie wyrzuceni ze swoich klanów wojennych. I po opuszczeniu swoich starych plemion i po wygnaniu przez swoich starych bossów, według wierzeń Bone Splittersów, to znaki wysyłane przez Gorka Morkę kierują potem tych dzikich oruków do najbliższego proroka Wurgorów. Pod przywództwem tych szamanów chłopcy stają się Bone Splittersami i wyruszają, by szerzyć moc zła przez królestwa wraz z resztą podobnie myślących im dzikich orków. Drugi z najczęściej spotykanych rodzajów zielonoskórych to wspomniani wcześniej Iron Jaws. Ta odmiana to klany najbardziej waleczne z wszystkich klanów zielonoskórych. To oni stolą na czele tak zwanego nadchodzącego wielkiego ła. Najbardziej przyjemną rzeczą, jaką znają Iron Jawsy, są odgłosy bitwy. W przeciwieństwie do dzikusów z Bone Splitters, Iron Jaws używają ekwipunku. Jest on co prawda zardzewiały i prymitywny i wygląda czasami jak kupa złomu, ale się sprawdza w bitwie i w strzeżeniu wielkiego ła. No a to dla zielonoskórych jest najważniejsze. Iron Jaws organizują się w tak zwane bandy. Jako że orki nie należą do najinteligentniejszych z ras ośmiu krain, to potrafią liczyć najprawdopodobniej maksymalnie do 5, ponieważ mają 5 palców. Istnieją co prawda wśród niektórych megabossów legendy o niektórych bladostopych orkach, które potrafią liczyć nawet do więcej niż do 10, ale to tylko legendy. Każdy szanujący się ork potrafi liczyć do 5, no chyba że danemu megabossowi zdarzy się tak, że straci jakieś palce, no to wtedy nie policzy nawet do 5, no bo będzie miał mniej palców. Na samym dole drabinki, nazwijmy ją społecznej Iron Jaws, bardziej by pasowało tutaj określenie drabinki wojennej Iron Jaws, leżą, czy tam czekają na śmierć, idąc, rzucając się w wielkie ła, Hard Boysi, czyli jakby to tłumaczyć na polskie, ciężkie chłopaki. Ciężkie chłopaki nie są Iron Jawsami sami w sobie, ale są tak zainspirowani nimi, że zaczynają ich naśladować i najbardziej odważni z nich
zostają przez Irondziawsów wcieleni do swoich band jako mięso armatnie. Uzbrajają ich od stóp do głów w ciężkie zbroje, tak żeby te oruki, ci artboysi czuli się jak prawdziwe oruki z Irondziaws. I, no i oni, że tak powiem, naśladując zachowania bojowe swoich większych kuzynów, idą na czele Irondziawsy, które są właśnie najczęściej naśladowane przez artboysów, to tak zwane brucy, czyli piechota zielonoskórych. Brucy, ogromne, wielkie oruki, opancerzone także od stóp do głów, uzbrojone w prymitywną broń, stanowią obok artboysów główną siłę uderzeniową jednostek Irondziaws. Brucy nie mają zbyt wielkiej filozofii w sobie, interesuje ich tylko walka, ich ulubiona walka to albo walka z jakimiś ciężko ufortyfikowanymi wrogami, ponieważ według filozofii Bruców, gdy ktoś się zamknie w twierdzy, to potem nie będzie miał jak z niej uciec, gdy w końcu Bruc do niej dobiegnie. Oraz walka na wielkie potwory. Gdy Brucy widzą na polu bitwy jakiegoś ogromnego stwora, jakiegoś behemota, to od razu rzucają się na niego, ponieważ uważają, że to jest duża broń, że to jest duży wróg do upolowania i bez większego zastanowienia się, czasami wbrew woli swoich megabossów, właśnie rzucają się same we wściekłości na te potwory, które uważają za większe od siebie, ponieważ bardzo, bardzo nie lubią istot większych od siebie. Niektórzy Irondziawsy są na tyle szaleni, żeby próbować dojeżdżać Gruntas. Gruntas to przerośnięte dziki z krainy, oryginalnie z krainy bestii, które teraz już występują we wszystkich krainach, stanowiące podstawę, nazwijmy to, kawalerii Irondziawsów. Na czele każdej z bandy Irondziawsów stoi największy z orków, zwany Megabossem. Megabossy są zawsze najbardziej uzbrojone, najbardziej umięśnione, najbardziej gniewne i najbardziej inteligentne. Żeby zostać megabossem, trzeba pokonać wiele bitew i pokonać wiele innych orków, by i stać się szczytową formą zielonoskórego w ich chorym łańcuchu pokarmowym. Niektórzy megabossowie są na tyle mocni, że dosiadają maw kruszy, gigantycznych wyrm z krainy bestii, które są tak ociężałe i tak umięśnione, że same w sobie nie potrafią latać, a unoszą się w powietrzu tylko za pomocą szybowania. Wybierają najwyższe szczyty w chór tylko po to, żeby z tych szczytów rzucać się w długie szybowanie w dół. Żeby megaboss dosiadł maw kruszy, musi stanąć z nią do pojedynku. Wśród zielonoskórych znaną jest historia o tym, że taki pojedynek musi zawierać w sobie przede wszystkim wrzeszczenie na siebie i w tym momencie megaboss musi wrzasnąć na maw kruszę głośniej niż ona na niego oraz walkę na gołe łby. Muszą niczym barany z gór szarżować na siebie, uderzać w siebie łepetynami i w momencie, w którym maw krusza ustąpi danemu megabossowi, to w tym momencie dany megaboss staje się jej władcą i zaczynają ujeżdżać. Oprócz głównych sił uderzeniowych, o których mówiliśmy teraz, w każdej bandzie Irondziaws znajdują się także niektóre oruki, które co prawda nie są wykwintne w walce per se, ale pomagają w samej bitwie swoim większym, zielonoskórym braciom. Pierwsi z nich to War Chanterzy, czyli zaklinacze wojenni, którzy za pomocą swoich bębnów i rytmów, jakie na nich wybijają, wprowadzają inne Irondziawsy w stan większego ła i powodują, że ich opancerzeni bracia lepiej walczą na polu bitwy. Drugim z takich wspomagaczy Irondziawsów na polu bitwy, które megabossy chętnie biorą do swoich warband, ponieważ przydają się na polu bitwy, to Weird Noob Szamani. Weird Noob Szamani to szamani wielkiego ła, wyznający Gorka Mokę naturalnie, których moc wzrasta wraz z ilością zielonoskórych, jaka ich otacza. Dzięki wielkim ilościom zielonoskórych w Warbandzie, Weird Noob Szamani potrafią przywołać najpotężniejsze zaklęcia, jakie są dostępne dla tych, którzy opanują dziką i nieprzewidywalną magię Gorka Morki. Jeżeli zaś chodzi o samego Gorka Morkę,
to tak jak mówiłem wcześniej, jest to dwóch bogów połączonych w jedno, ale nie są oni połączeni cały czas. W trakcie ery mitów, co prawda, Gorka Morka był jednym wielkim bóstwem, które pomagało Sigmarowi w jego wędrówkach w erze mitów, ale nie wiadomo do końca czemu ten dwugłowy bóg Gorka Morka koniec końców pokłócił się sam ze sobą i w dzikiej walce sam ze sobą podzielił się na dwóch bogów. Teraz może się połączyć w jeden potężniejszy byt, zwany Gorka Morką, tylko i wyłącznie wtedy, gdy odpowiednia ilość zielonoskórych zbierze się w jednym miejscu i spowoduje odpowiednio wielką rozróbę. Gdy rzeź i wojna nastąpi na wysokim poziomie, wtedy i Gork i Mork mogą z powrotem połączyć się w jedno bóstwo zielonoskórych, dzięki czemu napędzają jeszcze bardziej te dzikie hordy, które nie interesuje nic innego jak wojna i zniszczenie. I to jest właśnie najbardziej niebezpieczne w zielonoskórych wobec innych ras Azyru i innych ośmiu i innych krajów. Zielonoskórzy nie interesują się niczym oprócz wojną, co za tym idzie, gdziekolwiek się pojawią. Czy to są krainy Nagasha, w których są zamieszkiwane przez nieumarłych, czy to są krainy chaosu, zamieszkiwane przez opętanych wyznawców, czy to są zwykłe cywilizacje i królestwa ludzi, duardinów i elfów, nie ma to dla orków żadnego znaczenia. Rzeź dla Gorka Morki jest najważniejsza i będą ją toczyć, póki będą istnieć. Myślę, że to jest odpowiednia puenta dla zielonoskórych, że wyjaśniliśmy sobie, jak bardzo oddani wojnie i jak inni w sumie od innych orków, których możemy zobaczyć w innych mediach, są orki z Age of Sigmar. Mam nadzieję, że się ta wiedza przyda osobom, które grają w Soulbound, czy tam grają narracyjnie w Age of Sigmar. I do następnego razu. Dzięki.